Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Roblox. Dzisiaj gramy sobie w Ice Cream Simulator, tryb, który ogrywał m.in. mój kumpel Admiros. Na sam początek zachęcam was bardzo serdecznie do stawienia łapki w górę. Troszeczkę nam zasięgi poucinało z powodu tej przerwy, więc każda łapka w górę jest na wagę złota. Napiszcie też jakiś komentarz typu, nie wiem, fajny odcinek albo coś takiego, będzie to dla mnie informacja, że wspieracie to, co robię. I teraz tak, słuchajcie, jest to bardzo proste z tego co widzę, przynajmniej na pierwszy rzut oka symulator, gdzie tutaj nasze lody w wafelku sobie elegancko tutaj upgrade'ujemy na wyższe poziomy i tyle w sumie. Tak na szybkości zobaczymy sobie interfejs tak zwany GUI. Mamy tutaj sklep, możemy sobie kupić tutaj bodajże, to jest chyba kolor wafelka z tego co widzę. Chyba, tak mi się wydaje. Tu mamy również inne rzeczy ciekawe do odblokowania. Mamy również jakieś pet tutaj z tego co widzę. Taki podstawowy pet kosztuje 250 coinsów. To nie jest chyba jakoś zbyt dużo. Właściwie to tokenów jakichś tutaj ibijskich. Chyba nie jest zbyt duży, że tak powiem, wydatek. Tu mamy jeszcze jakieś jedzonka dla naszych petów. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Myślę, że się tego dowiemy już wkrótce. Tu mamy jakieś portale. Oczywiście portale, jak widzicie, kosztują tutaj kolejne jakby, że tak powiem, poziomy. I co tutaj robimy, słuchajcie? Chodzimy sobie, wciskamy LPM, jak widzicie, nasz tutaj lód generalnie zaczyna mieć tutaj coraz więcej warstw, że tak powiem. Przy okazji zbieramy sobie różnego rodzaju bonusiki, jakieś tutaj coinsy, które nadają upgrade'a różnego rodzaju. Za każde tutaj 10, że tak powiem, już tutaj uzbieranych warstw na tym tutaj naszym pięknym wafelku. Idziemy sobie sprzedać i dostajemy wówczas, słuchajcie, 10 końców. Generalnie jakby tutaj podejrzewam, że ten wafelek właśnie, który możemy sobie tutaj kupić, powoduje, że właśnie możemy mieć więcej tej jakby maksymalnej ilości niż 10, tak? Generalnie z tego co widzę są to jakieś questy. Tutaj aktualnie nie mamy żadnego. To jest nasz pet. Tu są game passy różnego rodzaju, z tego co widzę. Token boosty, game boosty, double coins. Ile kosztują double coins? Może sobie kupimy jak poniżej 100 robuxów, choć nie sądzę. Coś ten sklep niezbyt dobrze działa. 300 robuxów, to ja podziękuję generalnie. Dodatkowo jeszcze mi się chyba serwer z Jailbreaka przedłużył dzisiaj, więc straciłem kolejne 200. Oczywiście to są chyba rebirthy, tak? Zgadza się, rebirthy. Oraz tutaj oczywiście możemy zafollowować na Twitterze twórcę albo otrzymać jakiegoś tam różnego typu, powiedzmy sobie, jakieś tutaj bonusiki, kody i tak dalej, różne inne rzeczy. Więc tak, zbieramy sobie generalnie tutaj różnego rodzaju coinsy, które są na mapie. To jest też całkiem spoko opcja. I w sumie dzięki temu ten tryb nie jest jakiś taki mega statyczny, tak? To znaczy, nie polega on tylko na trzymaniu lewego przycisku myszy, ale jednak możemy sobie tutaj coś pochodzić, pozbierać i tak dalej. Jeżeli chodzi o ludzi na serwerze, nie widzę tutaj nikogo z was, więc tutaj chyba, że nie wiem, chyba, że może Lolmanie, to jest któryś z moich widzów. Możesz napisać Lolmanie, jeżeli to jesteś ty tutaj, nie wiem, jeżeli oglądasz, to możesz napisać, że siema, to ja Lolmania, halo, ktoś tu był z widzów, więc to będzie dla mnie jakiegoś rodzaju informacja. Natomiast co do samego trybu, te końce są całkiem spoko, je tutaj warto zbierać, bo myślę, że nawet bardziej na tym początkowym etapie niż tutaj boostowanie samego wafelka, jakkolwiek to nie brzmi. I słuchajcie, pozbieram sobie jeszcze kilka tych pieniążków i pójdźmy do bazy. Generalnie, jak widzicie, w tej krainie jest bardzo mało ludzi, to już jakby jest sygnał, że większość jest na tej innej krainie, że tak powiem. Tylko jeszcze sprawdzę, słuchajcie. Okej, czyli to wszy... czyli czekajcie, to ten wafelek jest za te tokeny, chyba z tego co widzę. Chyba mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Natomiast co my tu mamy? Unlock, okej. Okej, wziąłem tutaj. Aha, dobra, już wiem. Teraz powinniśmy mieć troszeczkę większą sprzedaż. Szczerze mówiąc, tak na pierwszy rzut oka ten tryb dla takiego gracza nowego jak ja jest troszeczkę mało taki czytelny, mógłbym powiedzieć, taki malutki minusik ode mnie. No okej, weźmy sobie tutaj jeszcze troszeczkę, pobiegajmy, wróćmy. A i właśnie malutki minus jest taki, że nie wiem, na przykład w Mining Simulator, w Pet Simulator chyba już też również, albo i nie pamiętam. Jak już, nie, w Pet Simulator nie, co ja gadam, w miningu tak jest.
że jak uzbieramy maksymalną liczbę tutaj, wiecie, bloków, to możemy się przeteleportować do tutaj, że tak powiem, do miejsca, gdzie możemy sprzedać te nasze tutaj rzeczy różne. A nie, dobra, to jest napisane jak tutaj, słuchajcie, jak dla głupich, że to możemy wszystko kupić za te czerwone końce, więc jeszcze nie wiem, do czego będą służyły te tokeny i gemy. Tam jestem bardzo ciekawy. No ale nic. A tu mam jeszcze jakiś, tutaj widzę zamek. Generalnie, jeśli mam być szczery, jestem troszeczkę zagubiony, jeżeli chodzi o ten tryb. Jakoś tak nie do końca mogę się odnaleźć. Jeśli mam być szczery, tak w 100%. Okej, pozbierajmy sobie to jeszcze troszeczkę, że tak powiem, zaupgrade'ujmy sobie wszystko. Generalnie, jeżeli ktoś z was grał dłużej w ten tryb, możecie mi napisać w komentarzach, może nie tyle, co w niego chodzi, ale jakieś takie podpowiedzi, jakieś takie, nie wiem, krótkie streszczenie tego trybu, co można robić, co polecacie w nim robić i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem będę zbierał sobie te pieniążki, choć czy jakkolwiek one mi są potrzebne, tego jeszcze tak do końca też nie wiem. Okej. Pozbierajmy sobie to wszystko. Szkoda, że tych nie można zbierać, tych takich diamencików błękitnych. To byłoby całkiem spoko. Przez chwilę myślałem, że mi nie zalicza tych wszystkich gemów i tokenów. Gemy, tokeny. Musimy pamiętać, słuchajcie, a to się nazywa końcy. Okej, więc mamy tutaj trzy rodzaje waluty. Czerwone są końcy, zielone gemy, a to są tokeny. Dobrze mówię? Dobrze mówię, dobrze pamiętam, jak widzicie. Okej, weźmy sobie to, pójdźmy sprzedać. Okej. Dostaliśmy chyba 14 z tego, co widziałem, ale mogę się mylić. Okej. Tego na razie nie możemy zmienić, a tutaj pumpkin to nie. 24 końce, żeby odblokować czekoladę, więc spoko. Jestem ciekawy, gdzie możemy odblokować tutaj jakby maksymalną ilość gałek na tym. Na wafelku. To jest dość taki dziwny tryb, jeśli mam być szczery. Generalnie graficznie zrobiony bardzo fajnie, ale jakoś tak mówię, jest to chyba pierwszy symulator, w którym się tak kompletnie nie mogę odnaleźć, tak w sumie. Jeśli mam być szczery. No ale nic, nieważne, lecimy dalej z koksem. Pozbieram sobie te monetki troszeczkę. Tutaj mamy troszeczkę tych końców oraz innych rzeczy. Tutaj nam jakieś antro lata. Jakoś mi się nie podoba ta animacja tego antro i tak dalej, nie wiem. Możecie dać mi znać w komentarzach, czy wam się też podoba, bo mi nie. Niezbyt podoba, jeśli mam być szczery. No okej, weźmy sobie generalnie troszeczkę grafikę tutaj zmniejszę, bo mam jakieś takie wrażenie, że są takie malutkie spadki klatek niekiedy, ale może to tylko moje wrażenie. Okej, pozbierajmy sobie jeszcze troszeczkę tego. No i gicior, wróćmy teraz do naszej bazy. Zobaczymy, ile dostaniemy tutaj hajsu. Już widzę, że widzowie zaczynają wbijać. Czy mi się wydaje, czy będziemy mogli... Czekajcie, tego nie. Tutaj 7 końców nam brakuje do wanilii. I tu będziemy mieli chyba 25 właśnie pojemności, że tak powiem. Okej. A to jest skin generalnie, spoko. Nie wiem, czy w tym momencie. Tak, w tym momencie troszeczkę zlamiłem, bo mogłem kupić w sumie większy wafelek aniżeli skin, aczkolwiek to chyba i tak wyjdzie in plus, tak mi się wydaje. Tylko i wyłącznie. No okej, okay, pozbierajmy sobie jeszcze troszeczkę tego. Generalnie dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z tego trybu. Pograłbym troszeczkę poza odcinkiem, zapoznał się bardziej z trybem, troszeczkę też jakby pofarmiłbym. Że tak powiem, różnych rzeczy i wówczas powiedzmy, że byśmy mogli nagrać kolejny odcinek, gdzie już bym pokazał wam jakieś moje postępy, więc możecie dać mi znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. Jestem bardzo ciekawy generalnie. Wow, ten koleś jaki wysoki ma tutaj wafelek, taką wręcz wieżę malutką. Nie, no w miarę szybko mi ten zejdzie, słuchajcie, ogarnianie tego większego wafelka. Bo mimo, że kupiłem tego skina i wydałem troszeczkę tych końców, to i tak teraz się to dość szybko zbiera. Tak mi się wydaje przynajmniej.
już ten tryb zaczyna być taki bardziej płynny, że tak powiem, jeżeli chodzi o postępy. Taki bardziej, powiedzmy, szybszy. Okej, pójdźmy sobie teraz do shopu i to sprzedajmy wszystko. To czemu by nie? Okej. Kolejne końce. W sumie ja tutaj będę stał przy tym traku i będę sobie sprzedawał już od razu w sumie. I zakupimy sobie tego lepszego wafelka, waniliowego bodajże. No okej. Chyba jeszcze jeden musimy zrobić, z tego co się orientuję. Zobaczcie, że już teraz mamy różne kolory, tutaj różne znaki na tym wafelku. Dzięki tym skinom. Nie wiem na ile to jest losowa, na ile nie wiem, jakoś świadome, ale... Ale mamy inne. Okej, kupujemy teraz wafelek i teraz dokładnie, tak mówię, mamy więcej pojemności, że tak powiem, mamy 25. Zobaczymy, jak dużą wieżę zrobimy. No taką jak on to na pewno, nie? To jest w ogóle jakaś legenda tego trybu chyba. Tak mi się wydaje. Ile w ogóle kosztuje tutaj wejście do innego portalu? Zobaczmy. To jest za Robux, VIP portal. W sumie, jakby ten tryb się tak mega dobrze sprzedał, w co wątpię, tak szczerze mówiąc, między nami, to bym mógł wydać te 300 Robuxów, żeby tam wejść. Tutaj ciasteczkowy portal, tysiak. Skups, co to jest skups? Tego jeszcze nie mamy chyba. Chyba, że to chodzi o wafelek, jaki musimy zrobić. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczymy. A nie, to nie jest wafelek. Nie wiem co to jest, możecie mi dać znać w komentarzach jakby, bo tak. W sumie sobie nazbieramy na peta, na tego najprostszego. On daje te skupsy, cokolwiek to jest, nie mam pojęcia, słuchajcie. Tutaj mój angielski w tym temacie troszeczkę leży. Okej, sprzedajmy to co mamy, może i kupmy od razu tego peta, zobaczę. A jeszcze 29, a to tokenów, sorki. Nieważne. No nic, to musimy pozbierać sobie tokeny, żeby tego peta kupić. Myślę, że to będzie dość proste. Zostało nam było 29 z tego co pamiętam. Więc zebranie tych tokenów zajmie nam naprawdę chwilkę. No okej. Weźmy sobie jeszcze to, pozbierajmy plus 7. Plus 6. Okej. Tutaj kolejna rzecz. Weźmy sobie jeszcze te dwa i chyba będzie wtedy starczyć. Tak w sumie troszeczkę, jeśli mam być szczery, to nie liczyłem tych końców, tak? A właściwie tokenów, tak sobie po prostu wchodziłem w niej tyle. Zbierałem je w sumie. Dobra, sprzedajmy to co mamy. O, tu możemy jeszcze wejść do Halloweenowego. Tutaj jakby do Halloweenowej strefy. Tylko musimy zrobić rebirfa. No raczej na tym odcinku rebirfa nie zrobimy. Dobra, kupujemy naszego tutaj ziomeczka, naszego peta. Jestem ciekawy ile kosztuje jedzonko dla nich. Okej, to nam daje, aha, więcej expa, spoko, to jest za gemy. I tu jest nasz pet. I co on nam daje? Tu mamy jakąś dwójkę na tym wafelku. Nie mam pojęcia co to jest, szczerze mówiąc. Możecie mi dać znać w komentarzach, bo nie ogarniam. Chyba, że to chodzi o tą walutę może, zaraz zobaczymy. Choć nie sądzę. Nie wiem, szczerze mówiąc. Możecie mi dać znać w komentarzach, bo naprawdę nie ogarniam tego trybu. O, tu mamy widza. Dobra, słuchajcie moi mili, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Ice Cream Simulator. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z tego trybu. Ja tymczasem z wami się żegnam, trzymajcie się, dzięki za oglądanie i cześć.